zdumieniem jest ogromnym praca pana profesora Chłosty, prezesa Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Ludzie brawa trzeba. Ludzie brawa. Dziękuję państwu. Normalny tryb życia powoduje, że nie mamy nawet czasem pomyśleć o naszym zdrowiu, a proszę pamiętać, to jest jedno. Zdrowie mamy tylko jedno. Dlatego trzeba bardzo dbać o to, żeby nie zostawić go bez pomocy. Proszę państwa, dzisiaj chcemy państwu przedstawić wiele rzeczy. Ja chciałem tylko zaapelować do wszystkich państwa. Proszę państwa, jeżeli słuchamy tych naszych wykładów, wspaniałych wykładów, przenoście to w swoim środowisku. Jeżeli macie materiały od nas, jeżeli je już przestudiujecie, przekażcie je dalej sąsiadom, innym osobom, żeby jak najwięcej osób mogło się z tymi materiałami zapoznać, żeby mogło się dowiedzieć, że trzeba wykonywać badania diagnostyczne wcześniej, że trzeba pójść do urologa i że trzeba zadbać o własne zdrowie. Proszę państwa, na zaproszeniu, które państwo otrzymaliście, na pierwszej stronie na dole, myśmy tam taki tekst umieścili. Czas zadbać o zdrowie. Ja może przeczytam, żeby przypomnąć. Jeśli masz wątpliwości, czy w ogóle powinieneś pójść do lekarza, pomyśl, jak dobrze będziesz się czuł, gdy dowiesz się, że wszystko jest w porządku. Proszę państwa, odbieramy telefony od pacjentów z całej Polski, nie tylko z Polski, z całego świata. Polacy do nas dzwonią z prośbą o poradę, o pomoc, o pokierowaniu ich choroby. Proszę państwa, rośnie liczba pacjentów z chorobą nowotworową nerki, pęcherza moczowego czy prostaty w stanie zaawansowanym, w stopniu zaawansowanym. Rośnie. Zwiększa się liczba tych pacjentów. My to mamy swoje statystyki, bo odbieramy tygodniowo do 30 telefonów na infolinii telefonu zaufania i mamy te statystyki z tej infolinii. Niezależnie od tego otrzymujemy mnóstwo listów mailowych i te wszystkie statystyki nam wykazują, że na przykład w ubiegłym roku zadzwoniło do nas i listy przysłało ponad 1000 osób, 1000 pacjentów. I z tego w stopniu zaawansowanym aż było 430 w chorobie nowotworowej w stopniu zaawansowanym. To jest przerażające. Ja mam takie statystyki od naszych zachodnich sąsiadów. Tam stale zmniejsza się liczba choroby nowotworowej w stopniu zaawansowanym. Jest to sygnał, z którym musimy pójść nie tylko między nas, ale do Ministerstwa, do Narodowego Funduszu Zdrowia i wszędzie tam, gdzie powinno nas być słychać. Tu przyjeżdżamy po edukację, po naukę. Chcemy się dowiedzieć, co zrobić, żebyśmy sobie pomogli utrzymać własne zdrowie w stanie dobrym.